Siemanko, siemanko, kochani. Dokąd zmierza ten świat? Czasami jak boomer myślę sobie coś takiego, a w zasadzie to nawet nie czasami, tylko coraz częściej, zwłaszcza kiedy śledzę to, co dzieje się w internecie. Czasami słyszę o sprawach, o których po prostu chcę Wam opowiedzieć, bo w głowie mi się nie mieści, jak bardzo ludzie przesunęli granice moralne i jak bardzo u niektórych zmieniły się po prostu priorytety. Dziś opowiem Wam o dr Roxy, czyli o chirurgu plastycznym działającym w Ohio w Stanach Zjednoczonych, która miała gigantyczny following na TikToku, bo między innymi livestreamowała operacje plastyczne, podczas których jej pacjentki przecież były nieprzytomne, a w trakcie operacji często czytała czat z widzami i niestety przez to wszystko zniszczyła życie wielu swoim pacjentkom. Zapraszam do odcinka o dr Roxy. O tej sprawie usłyszałam od amerykańskich youtuberów, dlatego że niedawno w tej sprawie zapadł wyrok. Wyrok sądowy, więc jak słyszycie o sądzie, to możecie się domyślać, że sprawa jest dosyć poważna. Najpierw opowiem Wam, o kim w ogóle dzisiaj będę opowiadać. Dr Roxy to tak naprawdę Catherine Grave. Jest licencjonowanym lekarzem chirurgii plastycznej z praktyką w Ohio. W sieci znana jako Roxy, bo tak nazwała swój prywatny gabinet, w którym przeprowadzała operacje plastyczne. Mottem dr Roxy było to, że chciała sprawić, żeby każda kobieta czuła się piękna, a chirurgia plastyczna była jej pasją, jak sama opowiadała. Ona też reklamowała swój gabinet tym, że tam pracują same kobiety, że oprócz operacji plastycznej to tam można też udać się do takiego jakby spa, jak to ona nazywała. To miało być po prostu idealne miejsce tylko dla kobiet i stworzone przez kobiety. To miało być też przede wszystkim takie bezpieczne miejsce. Oprócz bycia lekarzem, dr Roxy była też aktywna na social mediach. No i miała 840 tysięcy followersów na TikToku. Na Instagramie trochę mniej, ale tam nadal śledziło ją ponad 122 tysiące osób. W 2005 roku Roxy poszła do szkoły medycznej i po wielu latach nauki została najpierw lekarzem ogólnym, a później uczyła się jeszcze dodatkowych 5 lat, żeby zostać chirurgiem plastycznym. Z tego, co się dowiedziałam, co doczytałam, to są dwa różne kursy, które mogą ukończyć lekarze, żeby stać się chirurgiem plastycznym. I Roxy ukończyła ten taki najlepszy kurs, zdobyła najlepszy certyfikat, więc wyżej niż te tytuły, które ona zdobyła, to już się nie dało, z tego co przeczytałam. Po otrzymaniu wszystkich tytułów, zezwoleń i wszystkiego innego, co było jej potrzebne, otworzyła swoją praktykę i tę praktykę prowadziła przez 13 lat, więc miała bardzo duże doświadczenie. Opisując swoje zabiegi, Roxy używała takiego luźnego i bardzo catchy słownictwa. Mówiła, że w jej klinice panie mogą sobie zafundować Roxy Foxy Body. Trochę mało profesjonalnie to brzmi jak dla mnie, ale widocznie nie do mnie była skierowana ta reklama, bo marketingowo takie słownictwo było strzałem w dziesiątkę. Od kiedy pojawił się TikTok, a raczej kiedy stał się globalnie rozpoznawalny, czyli od jakiegoś 2020 roku mniej więcej, Roxy zaczęła być tam bardzo aktywna i postanowiła właśnie tam promować swoje zabiegi i operacje. Najpierw Roxy mówiła o szczegółach zabiegów, co jest w ogóle super, bo ja sama uważam, że naprawdę fajnie, jeżeli lekarze wykorzystują swoje social media do szerzenia wiedzy, zwłaszcza na tematy medyczne. Później opowiadała jakieś anegdotki z pracy. Później posuwała się dalej, bo tuż przed albo tuż po operacji nagrywała w lekarskich ubraniach viralowe tańce do jakichś popularnych piosenek. W bardzo szybkim czasie z wartościowych treści zaczęła iść w coraz dziwniejszą stronę i wrzucać ogromne ilości TikToków. Gdybym ja szykowała się na operację, to wolałabym, żeby mój lekarz poświęcał więcej czasu swojej pracy, a nie jakimś głupotom na TikToku. I generalnie wiem, że te dwie rzeczy można ze sobą połączyć, ale ja bym się na takiego lekarza po prostu nie zdecydowała. Nie traktowałabym go poważnie. Jej posty po jakimś czasie zaczęły być takimi totalnymi głupotami i totalnie luźnymi tematami. Ona też nagrywała często w swoim gabinecie lekarskim, ale tutaj muszę podkreślić, że to była jej prywatna praktyka, więc jeżeli nie miała akurat wtedy żadnej pacjentki w gabinecie, to niech sobie nagrywa. Inaczej to wygląda niż w przypadku lekarzy, którzy nagrywają w publicznych szpitalach podczas dyżurów, za które otrzymują wynagrodzenie z podatków. A takie rzeczy, jak pewnie wiecie, dzieją się nawet w Polsce. Dr Roxy dzięki social mediom stawała się szalenie popularna i coraz więcej kobiet chciało udać się na operacje plastyczne. Przeglądałam sporo filmów na temat tej lekarki i strasznie mnie od niej odrzuciło to, że ona często nagrywała takie filmy, w których mówiła, no na przykład jest taki jeden film, który teraz wszyscy udostępniają, zrób test, czy potrzebujesz operacji plastycznej. W ogóle what the fuck?
i sugerowała swoim obserwatorkom, że powinny sobie coś poprawić chirurgicznie, jeżeli tego testu nie zdadzą. Dr. Roxy, how do you know if you need a breast lift? Był to test ołówka. I powiedziała swoim obserwatorkom, stańcie przed lustrem nago, włóżcie sobie ołówek pod biust i jeżeli sutek znajduje się poniżej ołówka, to powinnyście sobie zrobić operację plastyczną. So, now it's time to take your test. Did you pass? Według mnie jest to w ogóle niemoralne. Decyzja o operacji plastycznej, jeżeli jest to operacja wynikająca jedynie z kwestii estetycznych, a nie zdrowotnych, powinna wychodzić w ogóle od pacjentki. A jeżeli lekarka mówi, jeżeli twój biust zakrył ołówek, to potrzebujesz liftingu, w tle leci komercyjna muzyka, są też takie szybkie cięcia, wiecie, wszystko jest takie mocno skomercjalizowane, a my przecież mówimy tutaj o operacji plastycznej. Nie zapominajmy o tym, że każda operacja, nawet ta mniej inwazyjna, może zakończyć się komplikacjami i zagrozić naszemu życiu. To musi być naprawdę dobrze przemyślana decyzja. Oprócz tego nie zapominajmy też o dużych kosztach takiej operacji. No ale dr Roxy przecież lepiej wie, czego potrzebują kobiety. Oprócz tego dr Roxy często wrzucała jakieś historie swoich pacjentek. Ja to odebrałam tak, jakby to trochę się z nich wyśmiewała, a to też jest już straszne przegięcie. Dr. Roxy wiedziała też, że kobiety uwielbiają spa, więc połączyła nieco temat operacji plastycznych i spa. O tym wspomniałam na początku, ale pozwólcie, że przybliżę trochę bardziej ten temat, bo to też jest ciekawa sprawa. Normalnie po operacji pacjenci dość szybko są wypisywani do domu, no i tam dochodzą do siebie. U dr. Roxy po operacji jej pacjentki mogły wykupić sobie tak zwane Foxy Glow, czyli dostęp do medycznego spa, gdzie mogły dojść do siebie i jeszcze wykonywano im tam jakieś zabiegi upiększające. To akurat brzmi super, ale niestety teraz już wiemy, że najprawdopodobniej, tego nie wiem na 100%, ale najprawdopodobniej to spa całe to była w pewnym sensie taka przykrywka również, że gdyby coś poszło nie tak, gdyby były jakieś komplikacje, to był to dobry sposób, żeby powstrzymać pacjentki przed zadzwonieniem do szpitala, przed wezwaniem karetki, bo niestety okazuje się, że pacjentki dość często miały komplikacje i to takie niespodziewane, a ta namawiała ich do tego, żeby nigdzie indziej nie szukały pomocy i nie szły do szpitala. Mówiła im, to nie jest zakażenie, to nie jest infekcja, to po prostu szwy, to normalne, to rany się goją. Dr. Roxy zaczęły ustawiać się długie kolejki pacjentek i niestety część z nich szybko opowiedziała o tym, jak operacja, zamiast zmienić ich życie na lepsze, no to po prostu to życie im zniszczyły. Też żyjemy w czasach social mediów oczywiście, więc jak cokolwiek się wydarzy, to tak naprawdę bardzo szybko możemy o tej sprawie usłyszeć. Nie musimy już czekać na jakieś publikacje w gazetach, tylko wszystko wypływa. Więc do sieci wypłynęło mnóstwo nagrań byłych pacjentek, które opowiadały o tym, że mają straszne komplikacje, różne infekcje, że ich operacje zostały źle wykonane i że teraz one są oszpecone do końca życia. Część z nich musiała robić kolejne operacje, żeby naprawić to, co zostało zepsute o dr Roxy. Niektóre opowiadały o ranach, które w ogóle nie chcą się zagoić. Podobno był też bałagan w papierach i dużo klientek nie dostało właściwego wypisu oraz informacji o tym, jak powinny dbać o siebie po wyjściu z kliniki. Nie zostały przepisane im żadne leki, a po niektórych operacjach i zabiegach te są po prostu niezbędne. Ja w ogóle przygotowując się do tego filmu, obejrzałam bardzo dużo filmów, w których to lekarze wypowiadali się na temat tej sprawy i tam bardzo często podnoszono sprawę BBL, czyli Brazilian Butt Lift. I jeżeli po Brazilian Butt Lift nie są wypisane odpowiednie leki, jeżeli nie są przygotowane odpowiednie ubrania uciskowe, jeżeli pacjentka nie dostanie odpowiednich wytycznych, to w ogóle zacznijmy od tego, że BBL jest jedną z najbardziej niebezpiecznych operacji z tematu chirurgii plastycznej. A jeżeli nie będą wypisane te wszystkie rzeczy, jeżeli pacjentka nie dostanie leków, ubrań, tego wszystkiego, to śmiertelność, która niestety jest bardzo już duża, to wzrasta po prostu, więc to jest karygodne ze strony lekarza. Niektóre z byłych pacjentek głośno mówią o tym, że kiedy miały komplikacje, to dzwoniły do gabinetu dr Roxy z pytaniem, co mają robić, opisywały dokładnie swoje objawy, to jak się czują. Część z nich była jeszcze w klinice dr Roxy, kiedy zgłaszały te zastrzeżenia, na co usłyszały, że to zupełnie normalne i żeby absolutnie nie dzwonić na numer alarmowy i po karetkę. Jedna z ich pacjentek to kobieta, która przybrała mocno na wadze, kiedy była w ciąży. Po wielu trudach w końcu udało jej się schudnąć. Usłyszała o dr Roxy i strasznie się podekscytowała, postanowiła sobie zrobić u niej operację liftingu brzucha, czyli wyciąć tę niepotrzebną, zwisającą skórę oraz liftingu biustu.
Niestety operacja się nie powiodła, to znaczy tę skórę wycięto, ale kobiecie została wielka, szpecąca blizna przez środek brzucha oraz pojawiły się problemy zdrowotne wywołane komplikacjami po źle wykonanej operacji. Kobieta teraz z bólu nie może się nawet do końca wyprostować i musi się poddać kolejnej operacji, bo okazało się, że jej źle założono dreny. Było z nią bardzo źle i w ogóle dreny mają udrażniać i pozbywać się z organizmu tego wszystkiego, co nam nie jest potrzebne, które może się tworzyć przy jakichś zapaleniach czy infekcjach, jednak u niej było zupełnie inaczej, bo nic nie było usuwane i robiła jej się gigantyczna infekcja zagrażająca jej życiu. Zdrowie i życie innej pacjentki zostało zagrożone, bo po zrobieniu liposukcji okazuje się, że skończyła ona z przebitymi jelitami. To jest straszne. Obejrzałam film youtuberki, która ma wykształcenie medyczne i powiedziała, że w tym przypadku, żeby przebić się do jelit, lekarka musiała najpierw przebić się przez tłuszcz, który chciała usunąć, później przez ten tłuszcz do mięśni. I dopiero potem przez mięśnie, które, tak jak ona mówiła, czuć te mięśnie, to nie jest aż takie łatwe, żeby się przez nie przebić. To nie jest typowy błąd przy pracy i to wymaga większego wysiłku. I takie rzeczy nie zdarzają się od tak. To nie są normalne komplikacje. To wynika z już większego jakiegoś zaniedbania. W ogóle ten zabieg liposukcji był akurat nadawany na żywo i ta pacjentka, która później pozwała dr Roxy, powiedziała, że ona widziała live'a ze swojej operacji, tylko ona akurat wyraziła zgodę na to, ale powiedziała, że była przerażona tym, że dr Roxy po prostu nie patrzyła się nawet na nią, czyli na swoją pacjentkę, tylko czytała sobie czat i w tym czasie usuwała jej tłuszcz. I to było takie automatyczne działanie, jakby tak machała ręką i nie patrzyła się. I to jest w ogóle niemal standardowa sprawa, że prawie każda operacja była live streamowana, że była interakcja z widzami. Wyobrażacie sobie coś takiego? Bo to jest dla mnie w ogóle nie do pomyślenia. Mnie te filmy zmroziły, ale inne kobiety zachęciły do zapisania się do tej lekarki. To jest w ogóle niesamowite. Ja mam wrażenie, jakby ona TikToka zaczęła prowadzić bardziej poważnie niż swoją własną praktykę. Bardziej się skupiała po prostu na TikToku. Są nagrania, kiedy dr Roxy jest w trakcie wykonywania operacji i zamiast patrzeć się na pacjentkę, to czyta sobie czat, wita się z widzami, a najgorsze jest to, że z zeznań wynika, że część z tych pacjentek nie wyraziła zgody na transmitowanie ich operacji. Wow! Jak można kogoś pokazywać w tak bezbronnej sytuacji i to jeszcze bez jego zgody? Gdybym ja była jej pacjentką, to wydałabym ostatnie oszczędności, żeby ją tylko pozwać i ukarać za takie zachowanie, chociaż żadna kara oczywiście nie naprawi traumy, jaką coś takiego może spowodować. Nie tylko ja tak pomyślałam, że dr Roxy powinna ponieść jakieś konsekwencje i zaczęły na nią spływać skargi do komisji lekarskiej w Ohio. Skargi dotyczyły zarówno błędów lekarskich, jak i nagrywania pacjentek bez ich zgody i upubliczniania tych nagrań. Zaczęłam się jednak zastanawiać, czy dr Roxy kiedyś była świetnym lekarzem i zepsuł ją TikTok, czy już wcześniej były jakieś problemy. I okazuje się, że jeszcze zanim założyła TikToka, to kilka razy została pozwana za źle przeprowadzone operacje. Mówimy tutaj o osobie wykształconej, na pewno inteligentnej, przynajmniej przeciętnie inteligentnej, bo ukończyła te wszystkie szkoły, które ukończyła. Więc nie wierzę w to, że ona w ogóle nie wiedziała, że potrzebuje zgody swoich pacjentek na wrzucanie filmów. Zresztą zaraz Wam pokażę dowody na to, że na pewno wiedziała, że potrzebuje takiej zgody i mimo wszystko o tę zgodę nie prosiła. Dużo pacjentek opowiadało, że dr Roxy powiedziała, żeby nie dzwoniły po karetkę ani nie szły do innych lekarzy. Najprawdopodobniej dlatego, żeby ratować swoje dobre imię i żeby nie mieć zepsutej reputacji. Ale jakby kij z jej reputacją, co ze zdrowiem i życiem jej pacjentek? Kilka z nich trafiło na ostry dyżur, były w ciężkim stanie i to między innymi dlatego, że zwlekały z wezwaniem karetki i tak naprawdę ich życiu nie musiało nic zagrażać, jeżeli byłyby pod dobrą opieką. Przecież tutaj to ona tak naprawdę łamie podstawowe zasady, którymi kierują się lekarze, czyli zdrowie pacjentów przede wszystkim. Komisja lekarska okazuje się, że już w 2018 roku wysłała dr Roxy pierwsze ostrzeżenie. Później we wrześniu 2021 roku wysłano jej drugie ostrzeżenie. W tych ostrzeżeniach dokładnie było napisane, co musi naprawić. Sugerowano jej nawet zrobienie dodatkowych kursów związanych z komplikacjami po operacjach, żeby dokształciła się w temacie możliwych komplikacji pooperacyjnych, żeby wiedziała, jak przygotowywać pacjentki na to wszystko, jak robić odpowiednie wypisy. Jakby fajnie, że zwracają jej na to uwagę, ale czy ona nie powinna o tym wcześniej wiedzieć?
Zalecano też jej, żeby zapisała się na szkolenie dotyczące etyki pracy lekarza oraz dbania o prywatność swoich pacjentek. Było tam też wyraźnie napisane, że jeżeli ona nie zastosuje się do tych wytycznych, to może to wpłynąć na jej prawo do wykonywania zawodu. Co ciekawe, dr Roxy nie zignorowała tych ostrzeżeń i poszła na specjalne szkolenie z etyki zawodu lekarza, więc tutaj tym bardziej nie ma żadnego usprawiedliwienia dla niej, że tak się zachowywała, bo ona o wszystkim wiedziała. Wiedziała, jak powinien zachowywać się lekarz, a czego powinien był unikać. Pomimo tego, że dr Roxy była na szkoleniach, to nadal zachowywała się nieodpowiedzialnie i nieodpowiednio podchodziła zarówno do prywatności pacjentek, czyli do tej kwestii etycznej, oraz popełniała błędy i powodowała często podobno komplikacje, które według komisji lekarskiej uznane były za łatwe do uniknięcia. I dlatego właśnie zdecydowano najpierw o zawieszeniu jej prawa do wykonywania zawodu. Jednocześnie miała prawo do złożenia swoich zeznań do 17 grudnia zeszłego roku i ostatecznie 2 tygodnie temu, czyli 14 lipca 2023 roku, dr Roxy straciła swoją licencję i prawo do wykonywania zawodu lekarza. Dr Roxy przed komisją lekarską powiedziała, że ona wrzucała takie zabawne TikToki i skupiała się na social mediach, żeby zburzyć mur, który zazwyczaj jest zbudowany pomiędzy lekarzem a pacjentem. Ja osobiście akurat lubię, kiedy mój lekarz jest miły oczywiście, ale lubię też, kiedy zachowuje się profesjonalnie i podchodzi poważnie do swojej pracy, bo temat jest poważny. Tutaj na szali często może być czyjeś zdrowie albo życie. Była lekarka, przyznała, że teraz już rozumie, że jej posty nie miały na ludzi takiego wpływu, jaki ona zakładała i że jej luźne, głupie filmiki były po prostu obraźliwe dla wielu pacjentów. Powiedziała też, że ta sytuacja dużo ją nauczyła i że nie będzie już więcej prowadzić live'ów z operacji. Szkoda tylko, że nie myślała o tym wcześniej, kiedy dostawała ostrzeżenia od komisji lekarskiej. Komisja lekarska oskarżyła ją o niewystarczającą dbałość o zdrowie i życie pacjentów, stawianie pacjentów w groźnych sytuacjach, delegowanie wykonania niektórych procedur do ludzi bez odpowiednich uprawnień, a dodatkowo gabinet Roxy nie miał certyfikatu Centrum Chirurgii, więc tam nawet niektóre kwestie formalne były niedopełnione. Skrzywdzone pacjentki i dr Roxy cieszą się, bo nareszcie spotkała ją zasłużona kara, no i cieszą się też, że nikogo więcej już nie skrzywdzi. Była już teraz lekarka, została pozwana przez wiele pacjentek i jedna z nich została skrzywdzona aż 12 lat temu. Więc teraz nareszcie, po usłyszeniu wyroku, płakała ze szczęścia, że nareszcie dostała takie closure, którego tak bardzo potrzebowała. Ciekawa jestem, czy słyszeliście o tej sprawie i co w ogóle o tym sądzicie. Ja osobiście uważam, że to jest naprawdę bardzo istotny wyrok, ten wyrok, który zapadł. Oczywiście niektóre sprawy jeszcze są prowadzone, natomiast na razie oficjalnie dr Roxy nie może pracować jako lekarz. I teraz ona mówiła też, że jest załamana, jej obrona podnosiła, że ta decyzja sądu zniszczy jej życie. Przecież ona tyle lat życia poświęciła na to, żeby uzyskać to wykształcenie, ale oskarżająca ją osoba podnosiła, że życie dr Roxy będzie zniszczone, ale ilu osobom ona zniszczyła życie? Więc mam nadzieję, że ten wyrok pokaże też, że lekarze powinni skupiać się bardziej na swojej pracy, a nie na tym, żeby być gwiazdą social mediów. I jest mnóstwo lekarzy, którzy potrafią prowadzić swoje kanały społecznościowe w taki sposób, żebyśmy my, czyli szaraczki, które mają małą wiedzę na temat jakichś tematów medycznych, mogły się po prostu od nich uczyć. I to wtedy jest super. Ale warto jest zadbać o to, żeby była odpowiednia równowaga. A mówiąc odpowiednia równowaga, mam na myśli to, że social media nigdy nie powinny być ważniejsze niż bycie dobrym lekarzem. To już wszystko w dzisiejszym temacie, kochani. Będę Wam wdzięczna za wszystkie komentarze. Jestem też bardzo wdzięczna za to, jak ciepło przyjmujecie moje ostatnie materiały. Staram się wkładać w te materiały jak najwięcej pracy. Jeżeli jesteście zainteresowani, jeżeli chcielibyście podrzucić mi jakieś tematy, które według Was są interesujące, to zapraszam na grupę na Facebooku, która nazywa się Pogaduchy z Pantinką. Od czasu do czasu dzielimy się tam jakimiś fajnymi spostrzeżeniami, ja podrzucam informacje, na przykład daję Wam takie cynki, co być może pojawi się w kolejnych odcinkach i ostatnio wrzucałam też odcinki przedpremierowo dla ludzi, którzy znajdują się na tej grupie, więc wydaje mi się, że to są fajne korzyści, żeby tam się pojawić. No i co? I to wszystko. Dziękuję Wam bardzo, do zobaczenia w kolejnym odcinku. Aha! I jeszcze raz, jeszcze jedna rzecz, bardzo istotna, bo prawie zapomniałam. Pamiętajcie o tym, że jeżeli będziecie wybierać się do lekarza na poważną operację, na zabieg, na mniej poważną operację, mniej poważny zabieg, nieważne.
pamiętajcie, żeby nie sugerować się tylko tym, jak wyglądają ich social media, albo nawet jeżeli te osoby nie mają social mediów, to pamiętajcie, żeby dokładnie sprawdzić lekarza, do którego się wybieracie. Zwłaszcza w temacie operacji plastycznych. Nie sugerujcie się tym, że jakaś influencerka dostała operację za darmo i teraz wygląda spoko, bo przerzuca się przez miliony filtrów. Nie, sprawdźcie dokładnie opinię o tym lekarzu, poszperajcie w internecie, spędźcie nad tym kilka tygodni, może nawet kilka miesięcy, bo wasze zdrowie jest najważniejsze. A jeżeli ktoś zepsuje tę operację, to będzie źle zdrowotnie, ale też i estetycznie, i tego już tak łatwo nie będzie można odkręcić. Do zobaczenia w następnym odcinku, buziaczki i bye bye!